Witajcie moi drodzy, z tej strony Dr. Cringe, mamy dzisiaj 19 listopada, jest niedziela, no i zapraszam Was na ten film, w którym omówimy sytuację związaną przede wszystkim z konfliktem na Ukrainie, ale spojrzymy na niego od zupełnie innej strony. Spojrzymy na niego od strony takiej, co mogą obecnie zrobić Rosjanie, kiedy kontrofensywa ukraińska, no już można śmiało powiedzieć, zakończyła się porażką. Tak więc ten odcinek będzie po prostu projekcją możliwych, przewidywanych zagrań, działań Rosji, armii rosyjskiej na Ukrainie. No i skupimy się na kilku osobnych odcinkach frontu. Będę po kolei omawiał miejsca, gdzie jest potencjalne zagrożenie ze strony Rosji, bądź tego zagrożenia w zasadzie nie ma. Po prostu przelecimy po całej mapie Ukrainy i zastanowimy się, gdzie Rosja może uderzyć, no bo jeżeli defensywa przyniosła skutki, to znaczy udało się obronić przed ukraińską kontrofensywą, to następnym logicznym następstwem ze strony Rosji będzie ofensywa. No i nie ma tutaj co ukrywać. No i moi drodzy, też chciałbym oczywiście na początku przypomnieć Wam o tym, abyście koniecznie polubili ten film i zasubskrybowali mój kanał. To mi bardzo pomoże. A jak już to zrobiliście, to przechodzimy dalej. Zaczniemy od takiego niezbyt wesołego prognostyka. Mianowicie Niemiecka Rada Stosunków Zagranicznych, czyli DGAP, opublikowała raport. Raport, który jasno mówi o tym, że jeżeli obecnie konflikt na Ukrainie zostanie zamrożony, to Rosja potrzebuje około 6 lat na odbudowanie swojego potencjału militarnego. W tym raporcie czytamy również, że Rosja jest dużo silniejsza niż nam się wydaje, no i ta odbudowa będzie dla niej dużo łatwiejsza niż możemy przypuszczać, a kraje NATO mają od 5 do 9 lat na przygotowanie się do obrony przed atakiem Rosji. Po prostu wprost. Niemiecka Rada Spraw Zagranicznych, czy tam Niemiecka Rada Stosunków Zagranicznych, informuje nas, że musimy czekać, no i jest w zasadzie pewne to, że nastąpi atak Rosji na NATO. I tutaj w tym raporcie eksperci z Niemiec twierdzą oczywiście to, czego już od dawna się spodziewamy, że atak nastąpi na kraje nadbałtyckie. Więc tak, moi drodzy, no straszą nas Niemcy, można powiedzieć, wojną w Polsce, straszą nas atakiem Rosji, ale to nie jest takie straszenie, żebyśmy się bali, tylko to jest takie straszenie, żebyśmy się przygotowywali. No i na szczęście póki co Polska to robi. No, te wszystkie zakupy, które do tej pory uczyniliśmy, no to na pewno jest element tego przygotowania, bo po prostu to jest już... Pogódźmy się z tym, moi drodzy. Czekamy na wojnę z Rosją i wszyscy w Europie, wszyscy w NATO, wszyscy w Rosji doskonale o tym wiedzą i szykują się do walki. Niestety, no to jest taka smutna prawda. Jednak jeżeli konflikt na Ukrainie nie zostanie zamrożony, to znaczy jeżeli Ukraina jakimś cudem, co już mówiłem Wam w zeszłym filmie, że to jest praktycznie niemożliwe, żeby cokolwiek w przyszłym roku Ukraina bez znacznej pomocy ze strony Zachodu ugrała, no to w zasadzie, jeżeli tam w przyszłym roku nic się nie zmieni, no to ten konflikt zostanie zamrożony, albo Rosja będzie dokonywała jakichkolwiek postępów na froncie. Ale co do tych postępów i ewentualnych scenariuszy, jakie mogą przyjść właśnie z nowym rokiem 2024, no to za chwilę o tym powiemy. Bo konflikt siłą rzeczy za chwilę się zamrozi ze względu na zimę. Nie będzie to zamrozi ze względu na zimę, no tak. Zimno, zima, wiecie. No, nieważne. Ważne jest to, moi drodzy, że skoro ten konflikt zostanie zamrożony, no to czeka nas niestety piekło. Bo to, że Władimir Putin liczy, że ten konflikt zostanie zamrożony, no to wiemy już od dawna. Bo w zasadzie negocjacje, rozmowy jakieś pokojowe z Ukrainą będą tylko przykrywką do wydłużenia czasu potrzebnego na przygotowanie tego potencjału, o którym DGAP wspominało w swoim raporcie. Przygotowanie się po prostu konkretnie do wojny z NATO.
No i teraz, moi drodzy, już tak po tym takim dość długim wstępie, ale myślę, że bardzo istotnym, więc nie będę mówił, że niepotrzebnym, bo bardzo potrzebnym, żeby naświetlić kilka spraw, to przechodzimy zaraz dalej. Tylko tak na marginesie zaznaczę, że jeżeli dla Was DGAP nie jest jakimś wyznacznikiem, no to takie samo zdanie mają ogólnie rządzący w Niemczech. No, pan Pistorius, czyli minister obrony narodowej Niemiec, niedawno nam powiedział, że po prostu musimy się szykować na wojnę z Rosją. Społeczeństwo i armię muszą się szykować na wojnę z Rosją. To nie są moje wymysły, to nie są wymysły dziennikarzy, czy to nie są jakieś po prostu plotki, tylko to są fakty. Fakty, z którymi oczywiście będziecie dyskutować, będziecie mnie tutaj obrzucać wyzwiskami w komentarzach, co się zdarza, ale no to są niestety rzeczy, które się dzieją i które nas czekają. Ale już za chwilę, moi drodzy, przejdziemy do tego, co się konkretnie może wydarzyć na froncie, no bo to jest de facto clue całego tego odcinka. Analiza, która za chwilę zostanie Wam przedstawiona, została w zasadzie w całości napisana przez pana Jana Gościniaka, któremu bardzo dziękuję za ten opis, bardzo dziękuję za tę analizę. Ja dodam kilka swoich uwag co do tej możliwych scenariuszy, co do tych możliwych scenariuszy i zaczynamy. Po pierwsze, moi drodzy, Rosja wygrała ten etap konfliktu, kiedy Ukraina przechodziła do kontrofensywy, co oznacza, że kontrofensywa po prostu zawiodła. A co za tym idzie? Rosja w zasadzie utrzymała wszystkie najważniejsze punkty, strategiczne punkty, które do tej pory zajmowali i zajmują je dalej. Więc można by rzec dupa i kamieni kupa. No ale co tu jest istotne? Istotne jest to, że tak jak latem wielu ekspertów szacowało, że siła rosyjskiej armii nie jest wcale duża. Nie jest tak potężna, jakby się wydawać mogło i że ukraińska kontrofensywa powinna bez problemu sobie z nią poradzić. No i niestety eksperci, jak to już z ekspertami bywa, nie zawsze mają rację i tym razem oczywiście też nie mieli racji. Rosja jest potężnym przeciwnikiem. Druga Armia Świata nie bez powodu była jej przydomkiem przez dłuższy okres czasu. To, że Ukraina się bardzo dzielnie broni, to może tylko świadczyć o tym, że Ukraina może być na przykład trzecią armią na świecie w tym momencie. No, oczywiście nie jest trzecią armią na świecie, ale rozumiecie, no, chodzi mi o to, że po prostu siła i opór Ukraińców, ich mentalność i ich po prostu odwaga do obrony swojej ojczyzny, duża, bardzo duża pomoc z Zachodu sprawiły, że Rosja po prostu miała duże problemy z tym, aby przeprowadzić udaną operację bojową. Już teraz też trzeba oczywiście zaznaczyć to, że na samym początku konfliktu te 60-kilometrowe kolumny pojazdów, które zostały w pewnym momencie zniszczone, które jechały nie wiadomo ile czasu do Kijowa, były po pierwsze źle zaplanowaną operacją, po drugie były na początku z domysłu operacją psychologiczną. Ta siła uderzenia, którą Rosja wtedy w lutym 2022 roku rozpoczęła bitwę z Ukrainą, ta siła miała wystraszyć Ukraińców na tyle, że jak po prostu zajmą im Kijów albo wejdą po prostu do Kijowa na takiej ostrej, to po prostu Ukraińcy się przestraszą i powiedzą: przepraszamy, nie będziemy walczyć, bierzcie co chcecie. No i Rosjanie tak liczyli, że to tak wyjdzie. Tutaj przede wszystkim zawiódł rosyjski wywiad. Rosyjski wywiad, który twierdził, że miłość na Ukrainie do Rosji jest tak duża, u dużej części jej mieszkańców, u wojskowych, że po prostu nie dość, że się przestraszą, to jeszcze stwierdzą, że przecież my Was bardzo lubimy. Dziękujemy, że nas tutaj chcecie do swojego mocarstwa dołączyć i będą chcieli po prostu Ukraińcy się poddać i dołączyć do Rosji. Tak wywiad to wszystko, jakby to powiedzieć, ubrał w słowa dla Władimira Putina, by on tak myślał, tak mu powiedzieli, no tak powiedzieli głównodowodzącym rosyjskiej armii, no i oni myśleli, że to tak wyjdzie. No jak było, no to wszyscy wiemy, nie będę do tego wracał. Operacja psychologiczna przerodziła się po prostu w pełnoskalowy konflikt, który zakończył się na początku no porażką Rosji. No. Mieli zdobyć w 3 dni Kijów, a wyszło co wyszło. No ale idziemy dalej. Tak jak pisał Clausewitz,
po każdej defensywie, aby obrona miała sens, musi nastąpić atak. I teraz Rosjanie właśnie do tego ataku będą się przygotowywać. No, czy to będzie duży atak? No, ze względu na to, że będzie to zimową porą raczej przeprowadzany atak, nie spodziewałbym się fajerwerków, nie spodziewałbym się jakichś dużych osiągnięć Rosji, ale gdzie mogą zaatakować? No, rejon Kijowa na pewno nie. Chociaż ze względów politycznych, ja myślę, że tutaj przeszacowanie w głowie Władimira Putina i jego ludzi doprowadziło do tego, że oni odpuścili, ich cele polityczne się zmieniły, ich cele polityczne się bardzo zawęziły do terenu Donbasu, do terenu tak zwanej Noworosji, do terenu Krymu. Już od dawna nie ma żadnych ataków z terytorium Białorusi, stamtąd też nie będą rosyjscy żołnierze wkraczać na teren właśnie obwodu kijowskiego czy całej zachodniej Ukrainy. No i tutaj też oczywiście fragment tuż przy granicy z Polską, Lwów. Tam no nie możemy się raczej spodziewać żadnej no po prostu ingerencji rosyjskich żołnierzy, żadnego ataku raczej w tamtym rejonie byśmy się nie spodziewali. A co się dzieje do tej pory? Co się działo do tej pory? Do tej pory, no to jak wiemy, po tej udanej defensywie Rosji, Rosja postanowiła zaatakować, no czyli zgodnie z właśnie z tym, co przed chwilą powiedziałem, przeszli do ataku, do ofensywy. Ta ofensywa oczywiście miała miejsce pod Awdijewką, gdzie gigantyczne siły Rosji zostały rzucone w zasadzie bez żadnych efektów pozytywnych dla Rusków, ale na przykład w okolicy Charkowa tam już jakieś wymierne korzyści osiągnęli swoimi drobnymi, no tam trochę drobnymi w porównaniu do Awdijewki, ale jednak atakami osiągnęli w obwodzie charkowskim już więcej. No i też na przykład Bachmut, który był oczywiście miastem twierdzą, miastem, które się broniło, potem zostało zdobyte, teraz ma być odbijane przez Ukraińców, którzy czynili na południe i na północ od tego miasta znaczące postępy, chcąc okrążyć to miasto, wzgórza wokół tego miasta, aby mieć po prostu w zasięgu wzroku, w zasięgu w zasadzie swojej amunicji i artylerii pozycje Rosjan, którzy byli w tej dolinie bachmuckiej i ich po prostu ostrzeliwać stamtąd. No i to poniekąd się udawało. Ale jak skończyła się płynność, powiedzmy, amunicji artyleryjskiej, skończyły się zapasy, skończyła się no, taki ciągły łańcuch dostaw z zachodu tej amunicji, to Ukraińcy zaczęli mieć tam problemy i Rosjanie też tam przeszli do ofensywy, a Ukraińcy się teraz bronią. I też już wiemy, że jest niezbyt ciekawie w tamtym regionie. Bachmut będzie na pewno dalej pod okupacją rosyjską, a ukraińskie zdobycze z ostatnich miesięcy są już powoli zaprzepaszczane. Tutaj, moi drodzy, w tym momencie, kiedy już te drobne ofensywy rosyjskie ruszyły, przychodzą deszcze jesienne, mamy listopad, będzie grudzień, ziemia zamarznie, no to w tym okresie grudniowo-listopadowym, kiedy będzie plucha, kiedy przyjdzie teraz ten właśnie okres grudniowo-listopadowy, to tutaj nastąpi stagnacja. Stagnacja oczywiście ze względu na pogody, ze względu na deszcze, które przyjdą, już są w tym momencie na Ukrainie. Zrobi się bagno z ukraińskiego czarnoziemu. No i w tym właśnie, w tych dwóch miesiącach nastąpi prawdopodobnie szacunki dwóch stron nastąpią, które będą miały za zadanie po prostu oszacować, jak dobrze wejść w kampanię wiosenną 2024. No i tutaj właśnie przechodzimy do tych poszczególnych odcinków frontu. Już tak pokrótce o Kijowie powiedziałem, po tym jak Władimir Putin zredefiniował swoje cele polityczne, swoje cele strategiczne, no to z tamtego miejsca, z Białorusi na zachodnią Ukrainę raczej nie będą się szykować żadne ataki rosyjskie. No oczywiście poza atakami rakietowymi, o których jak za chwilę nie usłyszymy, to usłyszymy za parę dni, za tydzień, za dwa, ponieważ następuje okres grzewczy i Rosjanie będą bardzo mocno atakować infrastrukturę energetyczną Ukrainy. I te ataki niebawem się zaczną i będą oczywiście miały miejsce na całej Ukrainie, no bo ich rakiety mogą dosięgnąć dowolnego miejsca na całej Ukrainie i wystrzelone w zasadzie skądkolwiek. Kinżał ma 2000 km zasięgu. I tutaj, no tak jak mówiłem, redefinicja tych swoich
postanowień z 2022 roku sprawiła, że tam, w tym miejscu, no, nie możemy raczej oczekiwać żadnego ataku ze strony Rosji. Region Kijowa, obwodu żytomierskiego, jest bardzo mocno ufortyfikowany. W zasadzie przypomina trochę fortyfikacje Rosjan na Zaporożu, gdzie, jak wiemy, Ukraińcy, mimo licznych brygad, które próbowały się tam przebić, w zasadzie osiągnęły tylko drobny sukces pod Werbowem. Tak więc, czy możemy zakładać wykluczenie ofensywy na Kijów, która w zasadzie z punktu widzenia operacyjnego jest na 99% pomysłem przegranym dla Rosji, no i też bardzo krwawym, ponieśliby tam gigantyczne straty. Czy możemy wykluczać taki scenariusz? No, byłoby to wielkim błędem lekceważyć Rosję i ich żądzę krwi, żądzę pokazania Zachodowi, że są w stanie przeprowadzić drugą ofensywę kijowską. Więc tutaj jest to możliwe z tego punktu widzenia politycznego, nawet pokazania Zachodowi, że mimo ciągłych dostaw sprzętu, broni na Ukrainę, to i tak Rosja jest w stanie przeprowadzić drugą ofensywę, potężną ofensywę na Kijów, dając jasno do zrozumienia przede wszystkim sojusznikom Ukrainy, że ich pomoc dalsza jest bezcelowa. Więc to może być naprawdę sensowne posunięcie, taka druga ofensywa kijowska, bo mogłaby przynieść po prostu takie korzyści wymierne w postaci tego, że Zachód by postanowił już nie wspierać Ukrainy, bo by po prostu mu się to nie opłacało, skoro i tak wspierają, a Rosjanie i tak są w stanie wkroczyć do Kijowa ponownie. Idziemy dalej. Front centralny, czyli obwód sumski. Tam ze względu na bardzo dużą ilość cieków wodnych, różnego rodzaju przeszkód terenowych, działania zaczepne Rosji wydają się być z miejsca skazane na porażkę. Mimo tego, że logistyka rosyjska w tamtym regionie ma dużo łatwiejsze zadanie z tego powodu, że mają bardzo blisko do szlaków komunikacyjnych i jest im łatwo zaopatrzyć tamten region, ale tak jak mówię, ze względu na bardzo trudne uformowanie terenu, dużą liczbę tych wszystkich cieków wodnych, rzeczek, kanałów, różnego rodzaju jeziorek, bajorek, no jest po prostu trudnym terenem do forsowania, do przeprawy jakąś znaczną liczbą żołnierzy czy ciężkiego sprzętu. I tak, uderzenie w zasadzie na region Sumy, no to musiałoby się zakończyć atakiem na miasto Sumy, no i w zasadzie to by się zakończyło porażką, no bo to miasto, ani go obejść, ani go za bardzo zdobyć, jedynie to uderzenie na Sumy mogłoby być pomocniczym uderzeniem przy ataku na Kijów czy na Charków. No i tutaj teraz spójrzcie, moi drodzy, na mapę, bo na froncie północnym, czyli właśnie w obwodzie charkowskim, w zeszłym roku bardzo obawiano się tego, że ten kierunek będzie celem ataku. No i wydawało się, że Rosjanie, mimo utraty Chersonia i złamania frontu pod Izium i Kupiańskiem, są w stanie pokusić się o działania ofensywne o charakterze strategicznym. To miałoby być tak, że główny ciężar uderzenia spadnie na Ukrainę z regionu Białogrodu, którego celem byłoby uderzenie na styku obwodu sumskiego i charkowskiego z próbą dalszego przemarszu na Połtawę, a następnie skręceniem na południe. No i tak jak widzicie zresztą na mapie, no to byłby bardzo ambitny manewr, który byłby śmiertelny dla sił zbrojnych Ukrainy na Donbasie i Zaporożu. Rosjanie docierający do Dniepru weszliby na tyły ukraińskie, jednocześnie otwierając sobie drogę do uderzenia dalej na Krzywy Róg i Zaporoże. Trójkąt tych trzech ośrodków miejskich, Dniepr, Zaporoże i Krzywy Róg, jest na tyle istotny, że pomiędzy nimi, pomiędzy właśnie tymi miastami, znajdują się poligony, bazy zaopatrzeniowe, zakłady remontowo-naprawcze i centra dowodzenia. Wielkie przedsięwzięcie, na które Rosjan rok temu nie było po prostu stać. No a czy teraz jest ich stać? No, szanse na taki manewr są dużo mniejsze niż rok temu. Charków mógłby tylko posłużyć, atak na Charków mógłby tylko posłużyć jako wiązanie jednostek ukraińskich. I teraz front donbaski, Ługańsk, Donieck. No i tam wydawać by się mogło, że jest to najważniejszy front dla Rosji i będą oni za wszelką cenę, no tak wydawać by się mogło tuż przed rozpoczęciem inwazji, że będą próbowali za wszelką cenę związać te terytoria, żeby je po prostu oderwać, odłączyć na stałe od Ukrainy. No i tam tak się nie stało. Rosja po prostu rok temu, półtora roku temu, w lutym 2022, poszła na całość Ukrainy. No i nie mieliśmy do czynienia właśnie z jakimkolwiek lokalnym uderzeniem. A co do samych tych walk na terenie tego Donbasu, no to
Przede wszystkim mówimy tam o Bachmucie, mówimy o Włuchedarze, mówimy o Awdijewce. Bachmut, wydawać by się mogło, potężna walka, potężne jednostki, potężne walki o miasto, wokół miasta, na całym tym odcinku frontu, ale to były tak naprawdę walki, które wiązały w jednym miejscu potężne siły i jednej, i drugiej strony, więc też, tak jak mówiłem o Charkowie, który mógłby służyć jako miasto, które by wiązało jednostki ukraińskie, by w innym regionie doprowadzić do jakichkolwiek ofensywnych uderzeń, to tak samo właśnie Bachmut był takim obciążnikiem, który i z jednej, i z drugiej strony trzymał w tym miejscu nawet 50-60 tysięcy żołnierzy. I no to jest, wyobraźcie sobie, 60 tysięcy żołnierzy, to jest dwa razy więcej niż słowacka armia ma żołnierzy u siebie w ogóle. Ludzie mówili, że to nie było do wiązania, że to był tak naprawdę punkt, z którego Rosjanie mieli uderzyć na Krematorsk, mieli po prostu uderzyć w głąb Ukrainy z Bachmutu. No ale tak się nie stało. Osiągnęli po wielu, wielu miesiącach okupione gigantycznymi stratami zwycięstwo polegające na zdobyciu gruzów po Bachmucie, bo już nazwać tego miastem no ciężko jest, bo niewiele tam zostało budynków. Dlaczego Rosjanie skupili się właśnie na Awdijewce, jeżeli chodzi o Donbas? No to jest, myślę, taki Bachmut 2.0. Tam po pierwsze wiążą gigantyczne siły ukraińskie, po drugie mogą osiągnąć kolejny propagandowy sukces, zdobywając to miasto, w zasadzie też jego gruzy. No i też może to być celem tego ataku na Awdijewkę i zdobycie tego miasta, wyrównanie linii frontu przed ewentualnym marszem na zachód rosyjskiej armii. No i ja myślę, że to wszystko się łączy w taką jedną całość, że Awdijewka będzie po prostu, jak przed chwilą zresztą powiedziałem, Bachmutem 2.0. Ale no tutaj jak na razie żadnych sukcesów Rusków nie widzimy. Czy tutaj Ukraińcy zdecydują się na taką obronę Awdijewki? Ja myślę, że tak. Załóżny będzie chciał bronić tego miasta, bo będzie mógł sobie pozwolić na bitwę obronną. Awdijewka jest lepiej ufortyfikowana od Bachmutu. Będą mogli sobie bez problemu długi czas bronić się przed Rosjanami, no i też wiązać ich siły, no i wyniszczać ich sprzęt. No to kończąc kierunek donbaski, poza Awdijewką, której prawdopodobnie ofensywa zakończy się za 2-3 tygodnie, kiedy rozpocznie się już tak bardziej okres jesienno-zimowy, no to tam raczej bym się nie spodziewał żadnych ruchów, poza ewentualnie tymi uderzeniami pomocniczymi, jak ten Bachmut, zdobywaniem jakichś tam już wyeksploatowanych miejsc, które w zasadzie będą odbijane z rąk do rąk. Drobne sukcesy bez jakiejś większej perspektywy na dalsze działania ze strony Rosji. Co do kolejnych miejsc na froncie, to omówimy je w następnym odcinku, który wypuszczę jutro z samego rana. Tak więc dziękuję za uwagę. To był dość długi odcinek, więc już po prostu nie będę Was zamęczał. Podzielę to na porcje. Widzimy się jutro z samego rana i dziękuję bardzo za uwagę. Pamiętajcie o polubieniu i subskrypcji i do zobaczenia.